Siemaneczko, z tej strony Tuwa. Przepraszam za wiatr. Mikrofon zostawiłem u teściowej, więc może szumieć. Zacznijmy od przodu. O, X-Teki. Najlepsze hamulce, jakie są w tej chwili. To nie są najnowsze X-Teki M8000, to są te starsze. Te starsze są lepsze. Z żyleta. Hamujesz i lecisz przez kierownicę. O to chodzi. Aspek Ispec B, manetki na Ispec B, czyli jedna obejma, również X-Teki, SI gripy, czego nie lubię w SI gripach, tych koreczków, to takie, jakieś takie żółte są, beznadziejnie to wygląda, koreczki to bym zmienił na całe czarne, gripy są zajebiste, ale koreczki beznadziejne, logo Gianta, tu powietrze, tu blokada, Reba RL, Oś 15, co lubimy, to bardzo dobrze, oś 15, no i niestety tarcze dzwonią na zakrętach, trzeba by założyć od razu X-Teki, by nie dzwoniło nic na zakrętach i w ten czas jest bardzo dobrze. Kółeczka SXC29, Rokedrony Shelby, wersja Evo, Teller. Tak. Klocki niebieskie, jakieś nieoryginalne klocki niebieskie w X-Tekach. Dziwne. Dziwne. Athem. To jest Athem. Spawy takie dość wyraziste. Pod spodem nie ma żadnej osłony pod ramę, ale to jest aluminium, więc raczej nie potrzeba. Truvio, koszyczek, no i oczywiście Maestro. O, Maestro świetnie chodzi, to zawieszenie, poczekaj, jak to dziwnie wygląda, to zawieszenie, jaka to jest konstrukcja, by tu inżynierów musiało nad tym myśleć, żeby to tak stworzyć. W Giantach jest tak, czy stare Maestro, czy nowe Maestro, wszystkie chodzą normalnie, masakrycznie zajebiście. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale tęgie głowy nad tym myślały. To zawieszenie jest masakrycznie dobre. Monarch oczywiście ze złotym pokrętłem, które chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Trzeba by troszeczkę przestawić. To jest wersja 4.0. No i z tyłu oś, no niestety dziewiątka. Szkoda, że nie piętnastka. Niebieskie klocki. Sztyca. Aluminiowa, Gianta. O, taki wiatr, że rower sam jedzie. Widzicie? I siodło. Flexa. Koszmarnie niewygodne. Nie polecam. Zobaczmy drugą stronę. No i druga strona. Tu jest blokada. Trzy różne ustawienia. Osiemdziesiątka, dość wąsko, XC. Tu jest Redbound. Zobaczymy, jak chodzi. No nie chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Kręci się tak bezpłciowo troszeczkę. Piasty Gianta, piętnastka oczywiście. SRAM X5 Korbecki na trzech tarczach. XT przednia przerzutka. No, tu jest ten Monarch, tu powietrze idzie. No i to piękne zawieszenie. Co mamy dalej? XT z tyłu, to jest ta starsza wersja, jeszcze bez blokady. No i SRAMowska kaseta, bardzo dziwne. Zobaczymy, jak to gra. Szału nie ma, za dużo smaru ktoś dał. Dobra, bierzemy wagę, zobaczymy, ile Giant waży. Nasza znana i lubiona waga Weihang. Wyzerowana, ważymy. No i waga
to 12 kg 530 gram. 12,5 kg na fulla? Nieźle na takich średnich gratach. Czy średnich? No i X-Tek, SRAM, Reba. To nie są średnie graty jednak, to są dość dobre graty. Moja Merida tyle waży. A moja Merida jest hardtailem, nie jest fullem. Także jest dobrze. Na kółeczkach można byłoby go odchudzić. Na kierownicy, sztyce, siodle i mostku. Tu go jeszcze można trochę odchudzić i na korbie. I byłoby git majonez. Sorry za wiatr. No i po tyle. Świetnie się na nim jeździ. Amortyzacja. Tutaj jest mistrzostwo świata. Dzięki za oglądanie. Na razie.